Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po raz pierwszy w nowym roku będziemy towarzyszyć z kamerą tutaj na locie u kolegi Macieja Włudzika w Kosakowie. To już jest piąty lot zimowy. Tych lotów jeszcze jest przed nami troszeczkę, tylko teraz już zaczynam takie loty na, powiedzmy, jak na zimne, dłuższe dystanse, gdyż dzisiaj kolega Maciej jest teraz właśnie, za chwilę dosłownie będzie puszczał te gołębie, jest godzina 28, 10.28, o godzinie 10.30 będzie puszczał te gołębie z Wierzchucina, to jest tam chyba w okolicach Żarnowca, to jest odległość około 45 km. Zapewne film z wypuszczenia nam też tutaj pokażę. Ja natomiast tutaj będę się starał z kamerą zarejestrować przylot tych gołębi. Widzimy tutaj po prawej stronie są tylko w gołębnikach te gołębie, to tam nasze, które są tutaj, że tak powiem, na sprzedaż będą. To są takie części przeniesione ze spodu, bo tam porządkujemy. Natomiast tutaj w tych dwóch gołębnikach tam porządkujemy, a tutaj w tych dwóch gołębnikach są te gołębie, które biorą udział w rywalizacji. Dzisiaj na lot poszło 116 gołębi. Czyli tyle, ile powróciło ostatnio z lotu. Tam chyba jeden był niezakoszowany, to 117 może, no tam jednego może brakować. Tutaj ta liczba się zawsze tam o to jedno, dwie sztuki może troszeczkę zmieniać, z uwagi na to, że te gołębie są też wypuszczane tutaj. Raz przyjdzie na noc, raz nie wróci, no tak się zdarza. Natomiast jest 116 gołębi, które poszły dzisiaj na lot. 116 sztuk, miejmy nadzieję, że też tyle gołębi właśnie tutaj przyleci. Pogodę mamy, widzimy tutaj jest nawet ładna, jest troszeczkę chłodno. Rano, kiedy tutaj jechałem, to 8 tam mieszkam, stąd 80 km, musiałem szyby skrobać. Natomiast tutaj chyba była troszeczkę lepsza pogoda, aczkolwiek widzimy na trawie jest lekki szrom taki, czyli będzie na pewno kilka stopni poniżej zera. Nie jest aż tak mocno zimno, ale też za ciepło nie jest. Tutaj na razie dobrze, że nie ma śniegu. My tutaj musimy, kiedy staramy się wypuszczać te gołębie, staram się patrzeć na prognozy pogody, bo bardzo ważne jest, ażeby w śniegu, w deszczu nie będziemy puszczać, a pogoda jest teraz tutaj bardzo zmienna, gdyż teraz zobaczmy, mamy tutaj kawałek nieba tam przebija, a dwa dni temu tutaj, proszę mi wierzyć, padał normalny, zwykły deszcz, nawet ze śniegiem taki. Wczoraj chyba jeszcze śnieg był, to tak się zmienia, ale odtajało i tak cały czas się ta pogoda bardzo zmienia. Wiemy sami, w różnych punktach Polski mamy do czynienia właśnie z takimi warunkami atmosferycznymi. Kiedyś to pamiętam były takie zimy, że śnieg jakiś spadł, to tam powiedzmy od grudnia do marca, to cały czas był, do kwietnia nawet, a teraz to tak się bardzo zmienia. Jest przez chwilę śnieg, później go nie ma. Dobrze, ale my będziemy tutaj czekać na gołębie. One oczywiście powinny przylecieć z tego kierunku, gdzie teraz patrzę. Będziemy tutaj sobie to obserwować, czekać, no i miejmy nadzieję, że się pojawią. No ja tam gwizdek sobie już też przygotuję, żeby tutaj gwizdać, jak one wejdą. No najlepiej to robi Maciek, ale jego tutaj na razie nie ma. System tutaj podajemy, zobaczymy, chodzi chyba. Ja sprawdziłem, że wszystko prawidłowo przeszło. No dobrze, by było, jakbyśmy tu mieli takie lepsze warunki do ogrzewania, jakieś ciepło, ale idziemy. Tutaj mamy sygnalizację, że anteny pracują. Na razie jest wszystko w porządku. System mamy tak skonstruowany, gdyby to się pojawiało nie tak, to tam na czerwono wyświetlił. Natomiast komunikat prawidłowy z danej numeru anteny, brak obrączek pamięci sygnalizuje nam, że anteny wszystko tutaj dobrze na razie chodzi. No to też jest ciekawe, bo ileś lat eksploatujemy tutaj te anteny i komputer tu stoi, to są minusowe temperatury, a on sobie z tym doskonale radzi. O, popatrzymy teraz jeszcze tutaj, jak wygląda. A mamy jeszcze, zapomnę, żeby nie zapomniał, te gołębie w tym gołębniku tutaj, tym białym, gdzie lotowaliśmy, te, które pierwotnie były, one zostały przeniesione z tego gołębnika drugiego lotowego. Tu będziemy troszeczkę zmieniać, prawdopodobnie w ten gołębnik powiększymy, to przeniesiemy do innego miejsca, tutaj z tej strony wykorzystamy go do innego celu, natomiast tutaj ten gołębniczek troszeczkę zwiększymy, bo chodzi nam przede wszystkim o zwiększenie jego kubatury, żeby był większy i większą ilość gołębi można było tutaj po prostu utrzymać. O, na razie tam te gołębie, które są tam, chyba 18 sztuk, może podejdę, pokażę. Tutaj są te gołąbki, one są w środku, one sobie mogą chodzić, dziś oczywiście są zamknięte, ale o, one sobie tutaj siedzą ładnie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tak się zgadza. O, i ten, one sobie wsiedzą, do lotów będą dołączone troszeczkę później, one tu latają, ale musimy zatopować, jak mówi Maciek, zaczipować i wtedy je dopuścimy. O. A teraz my czekamy na przylot gołębi. Kurczę się, niestety zagadałem przez chwilę tutaj. Za ścianą gołębie już przyleciały, pierwsze były 10.54, weszły tam gołębie, już jest większość ich, część stoi, no niestety, przepraszam, zobaczymy, jak tutaj się kształtuje ilość ich. No niestety musiałem tam samochód wyładować, kurczę, to nie mam żadnego usprawiedliwienia, przykro mi jest, zaraz zobaczymy, czy wysyła na internet wszystko. O, tutaj przylot, zobaczymy. O, mamy gołębie
Jest godzina 11.02, pierwsze przyszły 10.54. Już widzę w całej grupie, mamy już 93 sztuki odbite, jeszcze na zewnątrz jest trochę. To bardzo mi przykro, że ten nie udało mi się zarejestrować. Jak przychodziły, byłem pewny, że co najmniej pół godziny by posługowały, no to prawie tyle, ale no niestety. O, za chwilkę może będzie inaczej, to się do niego poczekamy. Tam się kolejne gołębie będą odbijać. Widzimy na internecie, gdzieś 94, czyli 116. Brakuje nam jeszcze około 20 sztuk. Ale myślę, że radę. Zobaczymy, który był pierwszy, bo na to nie patrzyłem. O, tu mamy Damrat Wiśniewski. 28 sekund, 31-32, czyli widać, że grupą przyszły. Wchodziły już gorzej trochę. Znaczy, tam są sekundowe odstępy. A tutaj sobie zobaczymy, 93 tu są, a tutaj zobaczymy, o tutaj trzeba wziąć, o miejsce kliknąć, wtedy będziemy widzieć 100, już mamy 100 ponad, tu widzimy gołębi, tamte, które obserwowaliśmy, one się też tutaj poodbijały. O, na koniec sobie zobaczymy, na razie wszystko chodzi dobrze, mróz tu widzimy, nie przeszkadza, tam zobaczymy, czy ja powinna już działać tam drużynowa klasyfikacja. Odwrotnie sobie, o teraz jest 100, na ostatni Marek Link, czyli 16 gołębi nam brakuje. Pewnie opierdziel zgarnę od Maćka za to, że nie zrobiono, ale co zrobić, kurde. Przecież mi się chwilkę ten krawiec zapytał i to niestety przegapiłem. No szkoda, no co zrobić. Tak też bywa. Ale jeszcze te parę sztuk jest na zewnątrz. Niektóre mogą być odbite, bo one widzimy tam wchodzą, cofają się. Ale strat miejmy nadzieję, że nie będzie. Tam widzieliśmy w poprzednich lotach, one też się do końca też schodziły, do wieczora nawet. Ale też przydarzało się przychodzić niektórym nawet następnego dnia, tym, którym brakowało. O. O, widzimy większość tych gołębi, które chodziły po dachu, już weszła. Tam jest to jeden czy dwa odbite. Widzimy sobie jeszcze, o tutaj jeszcze się wzbijają. Tutaj jakieś pojedyncze chyba jeszcze doszły przed chwilką, ale sobie zobaczymy, w głębiku wejdziemy, zobaczymy sobie, jak one wyglądają, jakie kondycje są, ale myślę, że tutaj nie będzie z tym akurat żadnego problemu, o, żeby nam nic nie uciekło. Widzimy, one sobie tutaj chodzą, kolega Maciek musi przyjechać, karmią, bo nie chcą grzebać, ale tutaj widzimy, gołąbki są dobrze, to sobie zamkniemy. Tak, o, idziemy na zewnątrz, popatrzę, o, tam jeszcze, o, tutaj te chodzą gołębie. Może dla nich taki lot 45 km trochę krótki był. Teraz już teraz dłuższe. No też tutaj Maciek leci tak specjalnie, dobiera trasę, żeby tych gołębi po prostu nie tracić, bo to nie sztuka puścić i za chwilę stracić, ale żeby jak najwięcej można było tutaj kibicować tym ptakom, kiedy będą tutaj brały udział w tych naszych lotach. Może mi się dzisiaj uda obserwować jakiegoś gołębia, który przylatuje, bo tutaj niestety bije się w pierś. Trochę się zagadałem tam za ścianą, bo mieliśmy kawę, kurczę, i niestety no, nie sądziłem, że tak szybko przylecą. O, tam jakiś... Nie, to gołąb. O, gołąbek. O, ale to chyba nie, zobaczymy. Nie, stąd. Przyleciał, ale nie wiem, czy to zobaczymy zaraz. Krąży. Widać, że walczy z wiatrem. Te po koronach drzew widzimy, że tam coś troszeczkę wieje. Gdzie on jest? Nie ma go. Chyba nie wystąpił. Nie, tam lata. A drugi jest pojawił też. No mówię, nie będę tak wychodzić, ale 101 jest odbity, wszyscy dwa. Tam jest. Ja tutaj też przyleciał. Takie dwa krążą, ale coś się nie zbierają do lądowania. Może tak w ogóle nie reagują. 4, 6, 8, 9 tu jest. Co latało, ale nie widzę ich teraz. Dobrze, o tam jest. O, idą do niego.
gdzie ma pipesa, zieloną obrączkę, swoją koło. Zobaczymy, czy może w międzyczasie, co tutaj byliśmy, coś tam jeszcze doszło nam. 102, tak, 102 gołębie są. 103, 103 się odbił, czyli 13 sztuk nam z tych, które były zakoszowane, brakuje. To 4, tam jeszcze jeden wchodzi. Będzie 104, zobaczymy, czy nie. Czy to był już odbity wcześniej? Nie, 104, tak, to kolegi Paweł Krzysztof Pawlak. O, 105, Sebastian Adam Połom. Ale w powietrzu, tu głębi, jeden wylądował, a drugiego nie widzę. Po prostu wylądował, kiedy był w środku. Zobaczymy. O, kolega Maciej przyjechał. Proszę bardzo, gwizdek. Ty możesz gwizdać. 105 jest chyba odbitych. A te, ale to parę tylko. Dwa doleciały teraz, tak mi się wydaje. No niestety nie będzie widoczne jak ten. Cześć, to 106 jest, o, 106 jest. 106. Oj, teraz nasypię się tam do karmików, bo pokazywałem, pusto tam było. Ale one. Co? Ten bez obrączki? Bez ogona! Kolega je woła. Sobie popatrzymy, jak razem ruch się zrobi, jak macie w panie karmi. Chętnie wchodzą. Zaraz będziemy wiedzieć, ile ich jest, ile brakuje. Przypominamy, 116 sztuk było wypuszczonych. A mamy... Zaraz zobaczę, czy też te gołębie się zarejestrują, czy już były wcześniej odbite. Gdzie on wchodzi, zaraz na pewno wejdę. Ogona ten jeden nie ma, tak jak Maciek zauważył, gdzieś zaatakowany został. Trzy zostały jeszcze na zewnątrz, tylko. I ten rzeczywiście nie ma ogona. Ten, ta samiczka, ta niebieska. Jakie były warunki w miejscu wypuszczenia? Tutaj mamy ten, właśnie akurat... Niebo zakurzone, tam... Śnieg był dziera, no to was nie. Nie, ale nie. Tak, tam... A po drodze na trasie, gdzie wypuszczałeś? Minus 2, nie ma nigdzie śniegu. Nie ma śniegu. Minus 2 stopnie, tu jest chyba 0 w tej chwili. No bo tu już patrzę, że ten też szron puścił z trawy. Ile jest odbitych gołębi? Wszystkie weszły już. Chodź, zobaczymy. 110, czyli 6 brakuje. 6 brakuje. O, będziemy patrzeć. One też ostatnio, jak przychodziły gołębie, to widziałem do popołudnia aż, nie? Tak. O. Teraz kiedy następny lot planujesz? O. Jeżeli pogoda nam na to pozwoli, to we wtorek. Czyli za 3 dni. No. No, bo tu wszystko zależy od pogody. No, razem z naszymi gołębiami drugi. Wtedy był pierwszy na tamtym, ostatnim. Tu sobie możemy pooglądać wszystko. 1800, o, bardzo szybko właśnie, bardzo szybki czas miały. 1800. Tak przewidywałem, bo widziałem, jak one wczoraj na oblocie chodziły. To chodziły bardzo. A z jakiej odległości teraz kolejny lot planujesz? Teraz już podejrzewam ponad 60 km. Też oczywiście z kierunku tam północno-zachodniego. Tak. Zachodniego tak bardziej, no. No dobra. Także. No, z wynikami mocno, się możemy na internecie zapoznać. A ta klasyfikacja skoczyła? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Powinno już być, ale nie wiem, to musisz lot zima zobaczyć. A wiesz, że tam zaraz zweryfikujemy, to nie ma jeszcze. A to będzie. A zobacz na czwartym locie niżej, nie ma? Nie ma? Nie ma, dobra. Nie ma. Będzie uruchomione później po południu, czy tam zaraz zobaczymy. No. Dobrze, także na razie dziękujemy. Tak, zapraszamy na do kibicowania na wtorek. Ale też przy okazji też przypominamy, że w zeszłym roku o tej porze, kiedy byliśmy na lotach zimowych u Maćka, tylko to śnieg leżał. No leży wszędzie, nic za to nie zrobimy. Zapraszaliśmy na wiosenny kiermasz gołębi młodych do Galerii Szypilson w kwietniu. Tak. Powiemy teraz już, zapowiemy, tam za chwilę uruchomimy stronę. Mamy już też halę wynajętą na 23 marca. Drugi wiosenny kiermasz gołębi młodych. Wszystkich gołębi właściwie, nie tyle co młodych, każdy będzie mógł przyjść, handlować tymi gołębiami tam z kosza. Troszeczkę zmieniamy formułę, nie będziemy planowali tych pogadanek z hodowcami, z innymi, bo to się formuła nie sprawdza, koledzy po prostu bardziej zainteresowani są konwersacją między sobą, a każdy będzie mógł, jeżeli będzie chciał jakieś porad korzystać, czy coś spotkać, kupić, zobaczyć, ale swoje gołębie przynieść, wymienić się doświadczeniami.
Oczywiście sklep dla hodowców.pl będzie też oferował swoje produkty, no będzie dużo, dużo innych. No po prostu cała branża, jeżeli chodzi o zaopatrzenie sportu gołębiarskiego, tak będzie tam, że tak powiem, reprezentowana i będzie można się i zaopatrzyć jeszcze w rzeczy, kto nie zdąży, porozmawiać, dowiedzieć się, kupić gołębie, no dużo różnych ciekawostek. Także zachęcamy wszystkich, mówię, niedługo uruchomimy, a tymczasem zapraszamy wszystkich do kibicowania na kolejnych lotach tutaj zimowych. Do zobaczenia, dobry lot.